George Best. Ależ bomba! Nie do wiary, gol! Kto by się spodziewał, że ten strzał wpadnie? Teraz powtórki pokazują, dlaczego warto na treningach ćwiczyć strzały z dystansu. Dla takich chwil warto, dla takich goli. Menedżer przeszczęśliwy. Pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Ależ bomba! Co za bramka! Doskonałe uderzenie! Spójrzmy raz jeszcze, jak doszło do zakończenia tej akcji. Dlaczego strzał z dystansu to był znakomity pomysł? Posiadania piłki. Sędzia jednak dyktuje rzut wolny. Puszczenie gry nie przyniosło im korzyści, należało cofnąć akcję. Ale gol! Przepiękne uderzenie z rzutu wolnego. Poezja! I teraz znów możemy rozkoszować oczy tym trafieniem. To, co zrobił, po prostu brak słów. Nie znam chyba prawdziwego miłośnika piłki, który nie miałby słabości do tak... Bezpiecznie, proszę Państwa. Wow! Ależ piękna bramka! No nie każdy potrafi tak precyzyjnie uderzyć z rzutu wolnego. Obejrzyjmy to jeszcze raz, bo naprawdę jest na co patrzeć. Świetnie podkręcona, odchodząca piłka przerzucona nad murem. Gol na pewno kandyduje do miana bramki tygodnia. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Ale przymierzył! Wykonywanie rzutów wolnych to prawdziwa sztuka. Powtórka dokładnie pokazuje kunszt strzelca i bezradność bramkarza. Piłka przeleciała nad murem i pięknym łukiem wpadła do siatki. Doskonale to sobie wymyślił zdobywca bramki. Zico! Wow! Ależ piękna bramka! No nie każdy potrafi tak precyzyjnie uderzyć z rzutu wolnego. Spójrzmy teraz na powtórkę rzutu wolnego. Po co walić w mur, skoro można go wyminąć? No tak, gol zasługuje na słowa uznania, ale z drugiej strony, jak stoisz na...